Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj pokażę wam się z troszeczkę innej strony. Zapraszam do swojej kuchni, gdzie będziemy wspólnie gotować. A zaczniemy bardzo nieskomplikowanie od omleta. A potrzebna nam jest zielona cebulka, kiełbasa, cebula, pomidor, papryka, jajka, mleko, sól i pieprz. Zrobienie omleta to bardzo prosta sprawa. Jajkę mieszamy z mlekiem, warzywa szatkujemy, wszystko mieszamy, wrzucamy na patelnię. Na początek naszego omleta siekamy cebulę. Bardzo prosta, nieskomplikowana czynność. Drobno lub mniej drobno, w zależności jak kto woli, taka ilość cebuli w zupełności nam wystarczy, szczególnie, że jest to omlet z trzech jajek. Do tego trochę polskiej kiełbasy, którą też drobno siekamy. Czerwonej słodkiej papryki w paski i w drobną kostkę. Pomidora użyjemy tylko i wyłącznie do dekoracji, a zrobimy z niego kwiatka. Bardzo prosto się to robi. Nie wymaga to zbyt dużych umiejętności, a bardzo ładnie wygląda na talerzu. Kiedy rozgrzewa nam się oliwa na patelni, chowamy niepotrzebne składniki i porządkujemy swoje miejsce pracy. Po czym idziemy i sprawdzamy, czy olej jest wystarczająco gorący. Jeszcze chwilę i będziemy mogli zacząć. Gotowe składniki do naszego omleta. Teraz rozbijemy jajka i mieszamy z mlekiem. Trochę mleka, sól, na rozgrzany olej wrzucamy nasze składniki. Akurat mimo pecha korzystamy z kuchenki elektrycznej, nie gazowej, ale omlet będzie smakował na pewno tak samo. Wszystko energicznie mieszamy, żeby nam się nie przypaliło. Trzeba pamiętać, żeby troszeczkę zmniejszyć gaz, kiedy wrzucimy jajka, dlatego, żeby nam się one wtedy ścinać troszeczkę za szybko. Omlet nie jest skomplikowany, ale trzeba pamiętać o tym, że każde danie, które robimy, musimy podać ładnie. Prezentacja jest najważniejsza w kuchni, bo to zawsze, zawsze pomaga. Oprócz tego omleta możemy podać również z chlebem. Ładnie układamy na talerzu i czekamy. Na kuchence gazowej jest jeden plus, można robić większe efekty wizualne, mianowicie od rozgrzanego oleju zapaliłaby nam się patelnia, omlet szybciej by się usmażył, smakowałby tak samo, ale zawsze byłoby to coś ciekawszego dla oka. Teraz mieszamy jajka z naszymi składnikami. Trzeba pamiętać, że omlet to nie jajecznica i nie mieszamy. Finalizacja takiego omleta to mniej więcej 2 minuty. Trzeba go delikatnie układać jak placek i to jest właśnie różnica między omletem i jajecznicą. Jajecznica jest rozbełtana, a omlet to mniej więcej coś jak naleśnik. Nasz omlet jest prawie gotowy. Jeszcze około 30-40 sekund. Można zawsze go troszeczkę odchylić i zobaczyć, jak wygląda pod spodem. Pod spodem jest już delikatnie zarumieniony. Niedługo już nasz omlet pojawi się na talerzu i będzie gotowy do jedzenia. Co robimy? Będziemy go łamać w pół. Trochę nam się przypalił od spodu, ale to się nic nie dzieje. Omlet jest już gotowy, trzeba tylko sprawdzić,
oczywiście odejdzie nam bez problemu od patelni. Kuchenkę wyłączamy. I omleta już na talerzu mamy. Do tego trochę ozdób. Ja z Marcinem za chwilę zajmiemy się jedzeniem omleta. W następnym odcinku niespodzianka z Chin. Chinese barbecue chicken tylko u nas. Oglądaj.